Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj taki wakacyjny filmik. Pogadamy sobie o trzech takich wakacyjnych tematach. Wyjazdy samemu z dzieckiem, last minute, czy warto, czy nie warto, i temat Bułgarii, bo właśnie wróciłam ostatnio z Antkiem z Bułgarii. No i opowiem wam moje przemyślenia na temat tego wyjazdu. Oczywiście na dole macie timeline, wszystkie rzeczy, o których będę mówić, czy wspominać jakieś produkty, macie w opisie. I tam też ewentualnie znajdziecie jakieś kody rabatowe, jeżeli takowe będę posiadać. To jest... pierwszy taki temat, tytuł wstępu, no i żeby nie przedłużać, bo film i tak pewnie będzie dość długi, to wyjazdy samemu z dzieckiem. Na co zwrócić uwagę? Ja bym bardzo mocno kładła nacisk na komfort. I ten komfort psychiczny, fizyczny i tak dalej, na wszystkich możliwych aspektach od momentu samego wyjazdu. Spakujcie się w jak najmniejszą ilość bagaży i jak najbardziej wciskajcie to po prostu w walizki, bo jak widzę potem na lotnisku rodziców, którzy z jednej strony mają walizki, tutaj pluszak, tutaj bidon, poduszka i tak dalej, to wprowadza bardzo dużo chaosu, bardzo dużo nerwów, bardzo dużo wam w głowie też zajmuje, żeby pamiętać, gdzie jest dziecko. Jak jesteście sami, to jest zupełnie nieporównywalne, bo nie możecie jednej osobie powiedzieć, dobra, ty pilnuj dziecka na lotnisku, tak robiłam, jak jeździłam w dwie osoby, a ja na przykład jestem od tych, wiecie, dokumentów i tak dalej, wszystko jest i tak na waszej głowie, właśnie, nie wiem, przygotowanie na kontroli bezpieczeństwa, wszystkich rzeczy i musicie pilnować, gdzie jest dziecko, no więc im mniej tych rzeczy, tym lepiej. Ja zwykle staram się po prostu mieć jak najmniej w bagażu, żeby szybciutko dokumenty, tylko te potrzebne rzeczy, a Antek nosi już swoje rzeczy, na szczęście jest na tyle duży, że jego plecak pomieści wszystkie jego rzeczy, które on potrzebuje na drogę. Po drugie, plan. I to jest dla mnie też kluczowe. Akurat teraz lecieliśmy z biurem podróży i takiego owego planu nie musiałam za bardzo układać, bo wiedziałam, że jedziemy po prostu tam odpoczywać, ale jeżeli lecieliśmy na przykład na kilka dni do Neapolu, to taki plan układałam sobie wcześniej, bo potem na miejscu nie ma czasu, że ktoś się pobawi z dzieckiem, a wy wtedy będziecie sprawdzać, gdzie gdzieś dojechać, gdzie są, nie wiem, bilety, jak tam dojść, kiedy jest otwarte. Lepiej to wszystko mieć sprawdzone, kiedy po prostu macie na to czas przed wyjazdem, bo potem bywa różnie. Z doświadczenia wiem, że potem czasami gdzieś tam w restauracji na szybko coś próbowałam sprawdzać i jednak lepiej mieć ten plan ułożony wcześniej, czy na przykład lądujemy, no i nie ma, wiecie, w dwie osoby dorosłe troszeczkę inaczej, na przykład szuka się transportu do miasta, z dzieckiem, lepiej wiedzieć, czy brać taksówkę, gdzie ewentualnie iść na lotnisko, na lotnisku, na autobus. Wszystko możecie sobie sprawdzić wcześniej i tak ułożony plan po prostu wam usprawnia i ogranicza ilość stresu, więc wpływa właśnie na to, co mówię na początku, czyli na komfort. Zawsze zabieram jakieś podstawowe leki, wychodzę z założenia, że tam, gdzie latam, mieszkają inni żywi ludzie i inne dzieci, na pewno znajdę aptekę i w razie czego jestem w stanie kupić. Dwa, już miałam na przykład atak meduzy w Nicei i chociażbym była bardzo przygotowana na to, się nie byłam w stanie przygotować przed wyjazdem, więc po prostu biorę taką totalnie podstawową basic apteczkę, która mi da możliwość dotrwać ewentualnie do wizyty u lekarza, czy po prostu wizyty w aptece. No i jeżeli jesteśmy już przy pakowaniu i wyjazdach, oczywiście takie rzeczy jak SPF-y używamy codziennie, mam nadzieję, że stosujecie, ale na wakacjach, szczególnie w wyjeździe z dzieckiem, to nie ma, tutaj nie ma w ogóle możliwości testowania czegoś. Musicie mieć sprawdzone rzeczy, bo chyba moim zdaniem nie ma niczego gorszego niż na przykład poparzona skóra i u was, i u dziecka, bo no znowu wracamy do tego podstawowej rzeczy. No wpływa to na komfort, na wasze samopoczucie, na to, że potem jesteście sami z dzieckiem i musicie brać za niego pełną odpowiedzialność, więc takie dziecko, którego szczypie skóra, boli po słońcu, wy jeżeli, nie wiem, macie jakieś tam, wiecie, poparzenie, no to potrzebujecie zwykle, nie wiem, siedzieć w cieniu, już nie wyjdziecie za tym dzieckiem do basenu, no i wyobraźcie sobie, że poparzycie się słońcem i musicie dwa dni siedzieć w cieniu, jesteście sami z dzieckiem, no myślę, że nie dacie rady upilnować go, żeby siedziało tam z wami, będziecie próbowali gdzieś tam w koszulce do basenu i tak dalej, no po prostu bez sensu totalnie, więc ja stawiam na coś, co używam cały rok. No i jeżeli oglądacie moje vlogi, czy tam poranne rutyny, które były tutaj na YouTubie, to wiecie, że ja, jeżeli chodzi o SPF, od jakiegoś czasu przerzuciłam się na ten z Basic Lab i mam teraz lekki krem ochronny i on jest dedykowany do stery suchej i normalnej i suchej. Jeżeli macie cerę bardziej w kierunku tłustej, to polecam wam tą lekką emulsję ochronną. On ma w sobie jeszcze ekstrakt z aloesu, niacynamid, mocznik, olej konopny, czyli takie składniki, które bardzo lubię
mówimy, między innymi tam jest bardzo duży, bardzo dobry skład, ale te składniki bardzo lubi moja skóra, więc on nie wysusza, dodatkowo pielęgnuje i nawilża moją skórę, a dodatkowo ma bardzo mocną ochronę UVA, UVB, światło niebieskie i ma tą ochronę SPF 50+, szerokie spektrum ochrony na bazie filtrów organicznych, biologicznych i antyoksydantów, więc no jak widzicie, mimo powrotu ja akurat twarzy w ogóle nie opalam, więc bardzo się cieszę. I coś, co dostałam właśnie przed wyjazdem, nowość, to już nam została nieduża ilość, to SPF 50+, do całego ciała, i dla mnie też hit, bo to nie jest tylko SPF, ale też taki balsam, bym tak to nazwała, do ciała, który ma za zadanie nawilżyć i też ewentualnie koić skórę. On jest też dobry, jeżeli macie wygojone tatuaże, czy jakiekolwiek zmiany skórne, trądzik, czy problemy po prostu skórne, więc nadaje się też dla całej rodziny, dla dzieciaków od pierwszego roku życia i dla kobiet w ciąży. No i my po prostu z Antkiem go wzięliśmy i stosowaliśmy razem. I jest to SPF wodoodporny. Oczywiście pamiętajcie, że po kąpieli w wodzie bądź wytarciu ręcznikiem trzeba go reaplikować. W ogóle reaplikujemy SPF-y, ale to taka, mam nadzieję, że każdy o tym wie, ale lepiej o tym wspomnieć. Krem nie bieli, bardzo dobrze się u nas sprawdzał, nie miałam do niego żadnych, nie wiem, pretensji, nie kleił się tak bardzo do ciała, więc byłam bardzo zadowolona i teraz lecę na kolejny wyjazd i będę dokupować dodatkowe opakowanie, bo tego mi nie starczy, a na pewno nie będę ryzykować z innymi. A po opalaniu, nieważne czy jesteście, czujecie jakieś tam oparzenie, polecam Wam łagodny balsam do ciała po opalaniu, też dla całej rodziny, i Antka nim też smarowałam i w ogóle teraz ma fazę, że cały czas chce: mamo, mamo, a posmaruj mi plecki. Jest tutaj pantenol, ksylitol, witamina E i on ma za zadanie nie tylko nawilżyć, ale też ukoić naszą skórę, pomóc jej w regeneracji, więc takie widziałam na stronie Basic Labu, że w ogóle mają takie zestawy, te 3, ale też oczywiście możecie wszystkie kupić osobno. Jeżeli chodzi jeszcze o taki podróż z dzieckiem, to pamiętajcie o zabraniu odpowiednich gier, zabaw, przekąsek, wrzućcie na luz i stawiajcie też na swój wypoczynek. Ja staram się na wyjazdach, mimo że normalnie długo siedzę, ale na wyjazdach staram się kłaść równo spać z Antkiem, bo po prostu jestem wymęczona po całym dniu i zauważyłam, że wtedy jestem wyspana, znaczy i tak chodzimy obydwoje trochę później spać niż on normalnie, ale nie siedzę gdzieś tam, wiecie, po kątem jeszcze, na telefonie i tak dalej, bo on się budzi wcześniej i już potrzebuje mnie. Jakby to nie jest tak, że mogę kogoś innego powiedzieć: o, idź z nim na śniadanie, a ja potem to ogarnę. No nie jestem tą jedyną osobą, która potem musi wszystko przygotować na wyjście. Oczywiście on już jest duży, więc pomaga, ale tak było też wcześniej, więc od jakiegoś czasu, jak podróżujemy, to po prostu kładę się spać o tej samej godzinie co on. Przechodząc do drugiego tematu, w tym roku zdecydowałam, miałam taką sytuację niepewną około kwietnia i uznałam, że nie wiem, jak będzie z firmą, jak będzie z zamówieniami, bo był taki chwilowy zastój, i mówię: dobra, zaryzykuję i poczekam na last minute. I założyłam sobie budżet łącznie na te dwa wyjazdy, na te właściwie 4 osoby, no bo ja jadę 2 razy, założyłam około 10 tysięcy i myślę, że trochę go przekroczę niestety. A zobaczymy, jak będzie, bo dopiero teraz wylatujemy za niedługo z panem M i lecimy na inny kontynent, w sensie no, do Afryki. Więc tam to w ogóle jakieś 41 stopni, więc SPF koniecznie będzie potrzebny. I znaleźliśmy ofertę, która raz tanieje, raz drożeje. To nie jest dla mnie nerwowo, żeby potem sprawdzać, jakby kupić i już nie zerkać, co tam się z nią dzieje. Ale powiem Wam szczerze, że byłam bardzo pozytywnie zaskoczona. Jeżeli chodzi o wyjazd z Antkiem, to żałuję jedynie co, że mogłam jednak zapłacić trochę więcej i pojechać na All Inclusive. Nie byłam jeszcze na takim wyjeździe, więc może za chwilę zmienię zdanie, bo właśnie z partnerem jedziemy na takie coś, więc zobaczymy, czy może wrócę i powiem nigdy więcej na All Inclusive, ale byliśmy w Bułgarii z Antkiem i powiem Wam szczerze, że ceny, to za chwilę powiem o Bułgarii, ale ceny żywności mnie przekroczyły budżet, który założyłam, bo porównywałam z Cyprem i z Albanią z tamtego roku i tak zakładałam plus minus, no i właśnie z jakimiś Włochami, a ceny w Bułgarii były zdecydowanie większe. Za tam jakieś 2 pizze i napój do obiadu mniej więcej 100-120 zł. Woda to była chyba najdroższa rzecz, taka dla mnie szokująca. Butelka wody 1,5-litrowa prawie 5 zł, 4,5 zł, mniejsza 750 ml.
4 zł. No więc wiecie, jak się pomnoży razy dwie osoby, razy 8 dni, to się robi już jakieś, wiecie, dodatkowe 200 zł na wodę i niby nic, ale wiecie, tu coś, tu coś, tu coś. Minus też, że za wypłatę z bankomatu do wolnej kwoty było 15 zł, a nie we wszystkich miejscach można było płacić kartą, więc to są takie drobne kwoty, ale one zbudowały, na pewno przekroczyły budżet, który zakładałam i myślałam, że tam wydam, co może się przełożyć w ostateczności na wyższy budżet całego wyjazdu. I żałuję, że, znaczy, no, wyjeżdżając nie zwracałam na to uwagi, bo będąc w Albanii i na Cyprze w ogóle nie weszłam do wody z Antkiem, więc ja szukałam, dla mnie kluczowy był hotel z basenem i akceptuję to u Antka, że taki był problem. Tu się u nas przełamał i zaczął wchodzić do morza i żałowałam, że po prostu nie mieliśmy parasolek na plaży w cenie w hotelu, bo parasolki na cały dzień kosztowały 80 zł, więc to są dwie rzeczy, na które bym zwróciła uwagę, jeżeli chodzi o różnicę, bo jeden wyjazd mam z TUI, drugi z Itaką i może Wam zrobię taki potem zestawienie, czy w ogóle jest jakaś różnica. Na pewno kupując wyjazd w Itace w cenie już mamy transport lotniskowy, a tu się trochę zdziwiłam, w TUI trzeba było dopłacić 60 zł od osoby właśnie za transport lotniskowy, bądź można sobie zaznaczyć, że dojedzie się do hotelu samemu. To taka nowość, jakby ja byłam ostatni raz, Boże Święty, na podróży poślubnej, czyli z 10 lat temu? 8-10 lat temu. Więc dość dawno temu byłam z biurem podróży i wtedy sobie powiedziałam, że nigdy więcej. I na taką pewnie objazdową wycieczkę bym nie pojechała. Zobaczymy, jak teraz będzie w tej Tunezji. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. W Bułgarii nie odczuwałam tego, że to jest jakieś tam, wiecie, zorganizowane. No, pewnie wolałabym polecieć sama i wszystko zorganizować, ale było to dużo wygodniejsze, przyznam szczerze, bo po prostu wysiadłam, podeszłam do pani rezydentki, ona powiedziała mi, tam jest bus. Wsiadłam i mnie zawieźli pod hotel, a zwykle jechałam jakimś autobusem, ciągnęłam tą walizkę, ale to była też przygoda w jakimś stopniu, tu było na pewno wygodniej. I jeżeli chodzi o samą Bułgarię, ku mojemu zdziwieniu rozważam powrót tam w przyszłym roku. Wszystko zależy, wiecie, od jakichś tam u mnie kwestii finansowych, jak będę mogła sobie pozwolić na droższe wakacje czy coś innego, to pewnie poszukam czegoś innego. Ale jeżeli będę szukać czegoś względnie budżetowego, chociaż no właśnie to nie jest takie aż budżetowe, bo myślę, że porównywalnie wyjdzie mnie ta Bułgaria i ta Tunezja. Tak mi się wydaje, że obydwa te wyjazdy wyjdą bardzo porównywalnie, a możliwe, że nawet z tym wyżywieniem i z wszystkim Bułgaria wyjdzie drożej niż ta Tunezja, więc rozważam też, mówię, podbają mi się te, wiecie, wszystkie takimi w Egipcie z tymi akwaparkami hotele, więc to też jest takie moje liście do zaznaczenia, że chciałabym tam kiedyś pojechać z Antkiem, nie wiem czy w przyszłym roku, ale rozważam powrót do Bułgarii w przyszłym roku. Tylko może do innej miejscowości. W tym roku byliśmy w Złotych Piaskach, być może w przyszłym roku bym pojechała do Słonecznego Brzegu, bo nie korzystałam z wyjazdu do Neseberu. Bo wyjazd był całodniowy, od godziny 9 do 18 i uznałam, że jednak 4 godziny w autobusie z dzieckiem i tracić jeden dzień, trochę mi było szkoda. Pierwotnie myślałam, że pojadę tam taksówką, jak sobie wygooglowałam, właśnie zadowolona, ale ceny jednak na miejscu taksówek mnie trochę zmroziły, bo po przejazd tam i z powrotem taksówką 1000 zł, niecałe. 380 lewów, więc no to tam 900 coś złotych. Powiedziałam, że jednak... Chyba jednak nie. I podziękuję za taki przejazd. Więc to jest taka z takich rzeczy, tu sobie jeszcze tylko coś wypisałam. Bardzo mi się podobały plaże, chociaż no są brudne, no nie będę ukrywać, są pety, są butelki, no ale to jest w większości niestety kurortów. Nie wiem, gdzie trafiłam na taką idealną plażę, ale jest ładny piasek, bardzo łagodne wejścia do morza, super się bawiliśmy na jakichś falach, dobra taka temperatura porównywalna mniej więcej do Polski. Nie mieliśmy jakichś upałów oprócz jednego dnia, gdzie była wilgotność 75%, nie myślałam, że po prostu umrę i zejdę z tego świata i to był dzień wyjazdu, więc wiecie, jeszcze bardziej stresy, walizki i tak dalej, miałam takie już chcę być na lotnisku. Tak, to było bardzo przyjemnie, więc po prostu miło się spędziło czas w porównaniu do tego, że teraz lecimy do 41 stopni, czego się trochę obawiam, no i właśnie w porównaniu na przykład z Cyprem, gdzie byliśmy i było 40 stopni, no to to była zupełnie inaczej odczuwalna temperatura nawet po południu do zwiedzania. Nie musieliśmy czekać do zmierzchu, żeby gdzieś wyjść po południu, ale w tych Złotych Piaskach nie za dużo było do roboty oprócz takiego spaceru. No trochę takie letnisko w Polsce, wiecie, trochę te takie alejki ze szprejami i jakieś tam atrakcje i no to też właśnie tu pieniążek, tu pieniążek, tu pieniążek, mamo daj na karuzelę, mamo daj na to, daj na to, na to. No ja jestem taka, że właśnie jak jadę, to nie umiem powiedzieć nie.
Może czasami, ale generalnie mamo, chodźmy na pizzę, na restauracji w statek. Dobra, idziemy na statek, nie? No i potem się dziwię, że tyle mnie to kosztuje. Czułam się względnie bezpiecznie w porównaniu na przykład, no wiecie, trudno mi powiedzieć, bo równam się z Albanią, Cyprem i na przykład Neapolem, no to tam się czułam zdecydowanie bardziej niebezpiecznie niż w tej Bułgarii. Tutaj w miarę, no wiadomo, pilnujemy portfela, pilnujemy rzeczy, paszportów i tym podobnych. Ciekawa historia w ogóle, jak wracaliśmy, to się okazało, że jedna rodzina zostawiła dokumenty w hotelu i jechali, hotel im wiózł taksówką. Nie było wiadomo, czy w ogóle polecą z nami, bo zostawili swoje dokumenty w taksówce w hotelu, więc sprawdzajcie, czy na pewno spakowaliście dokumenty, bo nie zostawili ich w Polsce, tylko tam w hotelu w Bułgarii, więc mała panika była w autobusie. Mówię, bardzo się pozytywnie zaskoczyłam, ale jeżeli ktoś leci, bo widziałam, że nawet można na last minute do Bułgarii polecić za 900 zł od osoby, więc jeżeli ktoś leci i liczy, że tam na miejscu będzie miał super tanie wakacje, no to może się po prostu zdziwić. Więc minusem były na pewno ceny wszystkiego w restauracji, jedzenia i tak dalej, więc właśnie myślę, że taniej by wyszło dopłacić, niż tam jeść po prostu na miejscu. No i też trzeba mieć na uwadze, że na przykład Złote Piaski to jednak jest taki kurort, więc są dyskoteki, jest głośno, no ale jakby ja nie mam do tego pretensji, jakbym chciała pojechać w ciszę, to bym pojechała gdzieś w Bieszczady, wybieram takie miejsce, więc czasami się dziwię, jak widzę jakieś opinie, o głośno, o coś tam, myślę, czego ludzie oczekują, jadąc w takie miejsce, więc to chyba wszystko. Oczywiście dziękuję bardzo Basic Lab za chęć kolejnej współpracy i oczywiście zabieram ich na następny wyjazd. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie wyjazdów zagranicznych, to zapraszam do komentarza i ciekawa jestem, czy Was interesuje ten film z porównaniem usług biur podróży. Do zobaczenia.